I to teraz może być, że w ciągu 2 tygodni, Tak. żeby zapłacić, Tak. a jak nie, no to już momentalnie komornik się pojawia, widzisz? O. I tu pani gwiaździsta też nic nie pomoże. Nikt nic nie No tak, to pomoże. potem z ubraniem, że co? Człowiek zostaje w samym ubraniu w A wiązce. słuchaj, ty myślisz, że to ich obchodzi? To ty sobie siebie tutaj sobie tłumaczysz, a to będą sekundy, że ty będziesz się musiał pogodzić już wtedy na wszystko. No bo ci zabiorą. No ale moje rzeczy osobiste, to gdzie ja mam z tym pójść? A widzisz, a czyja to sprawa? Wtedy się dowiesz, co to ta Matka Boska, co to wszystko było. Wszystko lipa. No. A dziewka blacho poszła, jak ona ledwie o grę chodzi. Bo ona jeszcze załatwiała, wiesz, po burmistrzach, tu chodziła po urzędach praskich, gówno załatwiła. No to przecież wiadomo, że nie załatwi, kto jej mieszkanie da, kto jej mieszkanie wypożyczy, a to u jakiejś koleżanki, u jakiejś tej znajomej. Gówna też, prawda? Teta Przeworska, 50 zł za dobę i mówi, że po nocy chodzi tam. Jak to nie ma, to musi wyjść i ona tylko 35 płaci, bo bez syna, bo sama tak to we dwójkę miała mieć 10. Także tak ludzi, wiesz, na szaro robią. Dobrze, że ona ma tą jeszcze emeryturę, że z tej emerytury sobie, wiesz, spłaca spokojnie, ta Ewka. No ale jak durna była, to ja nie wiem. Szalała, szalała, szalała. Myślała, że tutaj, wiesz, darują, darują. No co ci darują? Ma zaległość. Ale stara baba z 39 roku. Taka durna była ta Ewka Blacha, ale zobacz, ludzie są naiwni. Żyją bajką i masz. No ale ona ma tam wesoło. Ma wesoło jak w kołchozie. Chciała kołchozu, to niech ma. Tam już ze 2-3 razy u niej się było do tej Ewki, to tam 3 metry szkicha, 1,5 metra wejść i usiąść tam nawet. Także takie cyrki. No, nareszcie biało, cicho, spokojnie, śnieg. Spokojnie. W tej chińsko-polskiej wiosce. Cisza w mieście.